Siemaneczko, witam was z kolejnym odcinku z Kingdom Come Deliverance. I tak, ostatnio próbowaliśmy zdobyć ten pierścień tego gościa, który tam ukradł ten pierścień z ciała, ale niestety nie udało nam się go pokonać. Tym razem próbujemy odkupić ten pierścień. No i tym razem wziąłem wszystkie rzeczy nasze ze skrzynki, także mamy ileś tam pieniążków, chociaż nie mamy zbyt dużo. Także zobaczymy, czy da radę odkupić za tyle pieniędzy, ile posiadamy. Czy może jednak nie da rady, a to za chwilę się okaże. Dobra, to pędzimy do niego w takim razie. No, a jak to nie uda się odkupić, to chyba będzie znowu trzeba próbować z nim zawalczyć. Innego wyjścia nie widzę. Musimy jakoś odzyskać ten pierść. A jak wiecie, w Kingdomie nie ma lek. O nie. Dobra. To miał być ogólnie wczoraj odcinek. Ale kurde. Ostatnio. Nie wiem, coś mi OBS kurde nie chce nagrywać. Miałem problemy z tym OBS-em, że mi strasznie nagrania lagowały. Ale Plagus mi coś pomógł i tymczasowo nie laguje nic. Także będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Że się znowu nic nie rozdupcy. Fajnie by było. Dobra, już jesteśmy u niego, to jest ta jego szopa. No i jak wiemy dobrze, jak z poprzedniego odcinka wiemy, że on ukradł ten pierścień, nie? Nie zakopał tego ciała z pierścieniem, tylko sobie go wywłaszczył. Także musimy od razu go odzyskać od niego. Gdzie on jest? Może w tym statku? Halo, ziomek. Racz. A czekajcie, a my mamy w ogóle wytrych? Bo jakbyśmy mieli wytrych, to ja bym go... O! Próbujemy go opędzlować. Okraść. Nie uda. Nie głupi pomysł. Póki go nie ma. Także, dobra. Próbujemy. Tyk. Nie powiodło się? Kurde. A, wytrych nam się zepsuł. Ale lipa. Kurde, a nie mamy więcej wytrych. Także... Straszna lipa. Gdzie on kurde jest? Gdzie on kurde jest? No i musimy go poszukać. Musimy go poszukać. Halo, ziobeczku. Ostatnio jak u niego byliśmy, to siedział w tym swoim domku. A teraz kurde go coś nie widać. I on się szlaja. Tutaj gdzieś, nie wiem. Halo? No nie ma go tu ewidentnie. A czekajcie, jeszcze ubrałbym zbroję. Cyk, 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 cyk. Ubierzemy. Przygotujemy już sobie miecz. W razie czego. No nic. Nie będzie trzeba walczyć. Wątpię, żeby za ile my mamy sztuk? Za 11 sztuk złotego odsprzedał. Ten pierścionek. Halo, ziobek! O, jesteś! Kurde. Henry, tyle cię szukałem. I patrzcie, my możemy go spróbować oddalić od domu, nie? Wtedy pewnie jest szansa, żeby go okraść. Tylko no wytrych by był potrzebny. A ja nie mam w ogóle wytrychów. Tak 2 na 10. 2 na 10. Dobra. This is a bit awkward, but recently you buried a convict and this convict myślę, że zagramy mu na uczucie. He left three young children, and I thought it might ease their hearts if I gave them the ring their father had on him in his final hour. I'm sure you wouldn't bury him with such a valuable thing.
Children, you say? You're right, I do have it. But actually, it's a worthless bauble. You can have it for a few groszy. Thanks, but I'm not interested. Kilka groszy, to może why don't you 11? Make your bloody mind up what you want? Co? I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Kupię. Something you're looking for, yeah? What the hell? Stało? Tu. Czekajcie, może muszę cię oddalić? Dobra. Anything else? Damn! Kurde, ziomy. Gdzie idziesz? What the hell was that? What's up? I need some help. Tak. Odkupię ten pierścień, no. Nie wiem, kurde. Odsprzedaj mi pierścień. Jesus, look where you're... What the hell? What are you doing here? Come on. No dostał ile razy? O nie. No nie, no dostał tyle razy. No ja nie wierzę. 3 razy dostał. Przeżył. Terminator. Terminator. Dobra. No nic, może spróbujemy sobie innego questa zrobić, co? Strasznie porąbany ten. Ale widzieliście, ja nie jestem w stanie odkupić tego pierścienia od niego. No nic. Płynarz może coś tam to radzi. My name's Henry. My name's Peszek. While you were lying here. I see. Dobra, z tym to już gadaliśmy. No honorable man. Więc wiecie, co tu jest grane. I think. Okej. Dobra, weźmiemy sobie rzeczy. Weź wszystko. Ciasto jeszcze mogę wziąć. Jeszcze sobie zjemy. Dobra. Także okej, cyk. Bierzemy się szybko w zbroję. I ten mecz jest dla nas za dobry. Będziemy próbowali walczyć. Teraz ta info nam po prostu nie wyskakuje. Dobra. Zleceniodawca. Okej, pójdziemy do innego zleceniodawcy po prostu. Bo no, tam widzicie. Może muszę po prostu podekspić, by pokonać. Albo jakiś większy hajsik zarobić. Albo jakiś hajsik większy zarobić. Bieda, bieda. Bieda w kraju, nie ma pieniędzorów. No dobra. No to pędzimy do tego miasta. Coś się dzieje może. Dobry. Nie chcę się włamywać. Chcę tylko tu zajrzeć. Właśnie. Wielka łaźń. God bless. A może coś ode mnie odkupi? Sprzedaj. Nie no, tą gorzałkę. Co to jest? A.
Dobra, posprzedajemy to. Placek to mi się przydał, więc... Wow. Zapomnianych wrażeń. Brzmi nieźle. Nie no, sprzedam to. Potrzebujemy kasiory. Potrzebujemy duże kasiorki. Co ja jeszcze mogę? No. To kupisz, kupisz. Okej. Okay. Sprawdź koszyk. Próbujemy troszkę się utargować. Let's have a word about the price. Why not? To jest. Jej na przykład. Służ ofertę. What do you say to this? Close. Drop the price a bit more. Dobra, dobra. Rysi 2. Aye, for that amount I can be persuaded. Kurde, dobrze, utargowaliśmy. I okej, teraz spróbujemy pójść do tego pizdokleszcza. Teraz spróbujemy. On znowu głodny? Jedz garnka. Tu nie jesteś głodny. Wyjadłem komuś obiad garnka. Ale takie życie średniowieczu. Zostawia się jedzenia, kurde, na drodze, przy drodze. Bo nie wiadomo, co się może z nim stać. Może przyjść Carlos? Rodu Carlitów? Wpierdzielić obiad. No. No i kurde, no, chciałbym odkupić ten pierścień. Naprawdę, chciałbym już tego questa zrobić. Już mnie trochę denerwuje ten quest, powiem wam szczerze. W poprzednim odcinku nam się nie udało. Teraz znowu nas kurczy byk pobił na śmierć. W ogóle w tej grze jest, te walki jest tak ciężkie. Może jak się ogląda, to się wydaje takie proste. Oni robią uniki, oni wszystko robią. Oni... Nasza postać się męczy. Ogólnie jak wam się obraz rozmazuje, to znak, że nasza postać jest po prostu przemęczona, nie? Tak to wygląda. Ludziska. Ale dobra. Już jesteśmy. Tego leszcza. Leszczu. Oddaj pierścień. Po dobroci, po dobroci. Dobra. Hello. This is a bit awkward, but recently you buried a convict, and this convict, Chyba, że przejdziemy do rzeczy. Dobra, dobra, ta gra nauczyłem. Children, you say. You're right, I do have the ring. Dobra. O! O! Here it is. Kurde, udało się. What? This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a tin penny. No dobra. Kurde, udało się. GG w komentarzach, GG. W końcu udało nam się tego kościora zrobić. Ja pierdyka, no i super. Dobra, wystarczyło parę pierdów sprzedać i już, kurde, kasiory, jesteśmy bogaci. Bogactwo, kurde. Dobra, idziemy oddać. Możemy jakoś szybciochem się tam... Szybka podróż? Ta jest. No i super. Fajnie, szybka podróż nam działa. Witam, łynarzu. Mam dla ciebie pierś. God be with you. Dobra. I have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojtek, the miller in Kohelnitz. He'll have some work for you.
And I'll have something for you soon, too. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy risky goods from you. I mean, the kind that used to belong to someone else and you can't sell it to just anyone. Dobra. You'll buy stolen goods from me. Dobrze się składa. Akurat mam takich parę rzeczy. Sure, that'll come in useful. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. No i gitara, ziomek. Podoba mi się, podoba mi się. Tylet. A gdzie? A, tu mogę kupić. No to tak, ziomeczku. Akurat się składa, sporo mam takie. Cyk pałkę, cyk pochodnie, cyk tarcze, łuk. W sumie ten łuk może nam się kiedyś przydać. Bordelas, cyk. I chyba wszystko. Sporo tych strzał mamy. No nie wiem, w sumie, dobra. Dałem mu jeszcze cały. Te sobie zostawiłem, bo mamy 18, także nam się mogą przydać. Broje sobie zostawimy. Coś jeszcze? Bandaż. Bandaż ten sobie zostawił, bo może mi się przydać. Okej, tyk. Dobrze. Let's talk about the price. Troszkę utargować jeszcze. Naturalnie, that's right, my nigga. Okej, okay. No tak 60, jak mi dasz, to będę zadowolony. What about this? We're getting there. Just drop the price a trochę? Bit. No dobra, dolarka mogę ci odpuścić. Spoko. Hi, no, that's haha. It. Aj, my nigga, aj. Dobra, mamy to. Dara. No, zarobiliśmy kupę kasiory teraz. Kurde, chyba mamy 100 golda. 92 golda mamy. A czy on miał jakieś wytrychy? Can you tell me something about the other? O, innych młynarzy. There's a couple of other fellows around here in my trade. Woodsek in Kohelnitz and Simon in Sasa. Już kupują? Tell me about Woodsek. He's young and hot-blooded with a short temper. But he's a fine fellow when you get to know him. His heart's in the right place, and he's always willing to lend a helping hand. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer, the merchant Wolfram Pruder. A slimy bastard he is. And now they're sworn enemies. What about this Simon in Sassau? An odd one he is, a loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. He won't let go until he sees it through, even if he has to Szymon walk on the dead bodies. Wojciech, spoko, Szymon nie bardzo. Tell me something about yourself. Sobie, może. There's nothing much to tell. I was born at the mill, I live here, and I'll surely die here. But before I do, I've plenty of work to do, and I hope I live to see peace in this land again. Oh. Would you teach me something about the milling craft? Like how to get things out of strangers' purses into your own? Why not? You're handy enough. No doubt you'll master it. Come behind the mill where we won't be seen. Wiecie, bo złodziejami. O, halo! Are you serious? Hey, ja ci to wezmę. Dobra. Aha. Ale zdasz, podzijasz. Kurdele. Kara. Dawaj za ten młyn, ziomeczku. Ale pewnie kradzież będzie skomplikowana. W ogóle w tej grze wszystko jest skomplikowane. What? What I'll stand here and pretend I don't know you're there. You try sneaking up behind me without me seeing you and take something from my purse. First, you have to rummage in the purse. The longer you do it,
the better chance you have of finding something valuable, but also of getting caught in the act. Once you've found something you want, you've got to pull it out, carefully, but fast enough so I don't notice. Try stealing my dagger. It's there, mixed up with other things. Oh. Kurde, to jest tak skomplikowane. Momencik. You. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Rozbieramy czas. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you. Czemu if this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Huh? Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Czekaj, to jak się czerwone robi. O, dobra. Tyk. Tyk. Haj, muszę wyjść, okej. That's the way. Dobra. I hardly noticed you were there. Udało się. Dobry ze mnie połamywać. Best practice on drunks and sleeping folk, so you don't end up in jail before you even get started. Thanks, Peshek. You're welcome. But I'll be having that dagger back now. Okej. Dobra. No, udało się. Udało się. What? What the hell are you doing? Co? Spakuj, gościu. Ku obrotu. Chcesz dostać? No. O, co tam, Tereska? Have you eaten yet? Czegoś? O Jezu, ale... Yes, it was very good. Did you bake it yourself? Ale... I did. I'm glad you enjoyed it. Pagnie. Pagno. Umyłabyś się, Tereska. Tutaj. No. Dobra. Tobie, kurde, elegancko. Potrafisz grać. Może Tereskę spróbuję opierdzieć. No w sumie, oj to. Dąki. Tereska i młynarz są naprawdę w pożądalu. Ja sobie zapisał grę. I myk. Dwie godzinki, Rymka. Ops. To czy mi zapiszesz grę? Nie zapisałem. No dobra, trudno się mówi.
Także idziemy. Idziemy po następnego kościora. Tym razem do zamku. Jako były. Dobrze. Tak też zrobię. Dobra, przebiegniemy się w sobie. One grają. Ale chyba. Tak mi się wydaje. Nie to w kościele akurat. O, kto to idzie? Może ją opierdzielimy. Ale nie no, tamten młynarz mówi, że najlepiej to jakieś osoby, które śpią, czy... Pane są. Kupiec. Elo, kupiec. Bóg z wami. A, nie masz... Uwaga. Kupiłem sobie wytrychów parę, wiecie? Wytrych się dobrze przyda na pewno. Ale tego skurwibonka bym okradł. Tego, wiecie. Dał ten pierścień zawidoł. To trzeba będzie w nocy. Jak się w ogóle po cichaczu chodzi? Cichacz, jak tak na kucaka chodzę? Po cichaczu. Ale ma spodnie eleganckie. Kurde. Gościu. Coś masz do powiedzenia? Jego dnia życzę. A. Dobra. What kind of governor? Dowiemy się czegoś. He's straight, but just. Thank God for him. You don't get mixed up in nothing like that, Sir Ratzig. So you don't see no one attacking us. What's life like in Rataj? Jak się żyje w Rataj? Life's good here. Even better if them damn refugees would only vanish. Uchodźcy, o, też mają problem, słuchaj. How do the Rataj folk get on with the refugees? Bah, don't even talk to me about it. I wish that rabble was gone. I know they've met with misfortune, but here they do nothing but thieve and make problems. Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? I don't know if it's just old wives' tales, but I heard truly terrible things. Przerażające historie. No tak. What are you doing? Idziemy do zamku. Jest już pierwszy strażnik. Chyba to w ogóle. Who are you and where are you going? Kim jesteś i dokąd zmierzasz? I'm going to see my liege, Sir Radzik Kabila of Dvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? Znamy go. Byliśmy kowalem. Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzik's blacksmith, and I need to speak with him. It's my job to stop you. Now, bugger off. Dobra. I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzik what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzik isn't pleased. Radziku, nie bulwersuj się. Dobra, panie Radziku. Co jest? O. Czekam. Kradli z kieszeni. Nie, nie podziewał się. How? What are you doing here? I took you for dead. Oh, it's a long story. But what about you? How did you get out of Skalitz? You wouldn't believe it. A frightful storm broke that night and Sigismund's heathens ran back to their camp. But they never dreamed Sir Radzik would use the storm as cover for our escape. The entire village slipped away, as quiet as mice, while no one watched. In the morning, when those bandits attacked, all they found was an empty castle with an old goat inside. I wish I could have seen their faces. So do I. You tricked them nicely. See you later. See you later. Dobra, ten. No niestety, tak kończą nieroby. Ale my nie jesteśmy nierobami, jesteśmy synem kowala. Wiecie. Kowal jest wysoko postawionym. A dobra. What is it? Hello? Też pewnie się... No, that be the smith's son, Hal? Tak. My soul, it is him.
What are you doing here, lad? Oh, we thought you were done for. Ci już wyżej postawieni to i mnie poznają. Dobra, pograłem z nimi. And why, for God's sake, did you go back there? Who else but cutthroats and banders did you expect to find? I needed to bury my parents. Oh, I see. Your father fought like a lion. I'm sorry. He saved my life. And not just yours. He was a good man, and you did right to bury him. I didn't even manage that. I failed to save him or put him to rest. And just what could you have done at Scalitz? If you tried to fight, the both of you would be dead. He gave his life for yours, Hal. So you'd better make good use of it. You're right. And just what are you doing here? I must speak with Sir Radzik. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Yeah, no. Dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Także ja wam dziękuję za obejrzenie całego odcinka. Zachęcam do skomentowania odcineczka. Do łapkowania. I widzimy się w kolejnym zacnym odcinku z Kingdom Come Deliverance. Także trzymajcie się, na razie, elo.